Cześć siemanko, w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić napis Pokémon. Więc no pierwsze co robimy to tworzymy sobie narzędziem tekstu tekst na całej wielkości. O, oczywiście ja teraz zacznę wielką literą, reszta z małej, wpiszę sobie standardowo czarny. Dobra, powiększmy sobie troszkę tekst. Dobra, mi akurat się stworzył niebieski, bo już wybrałem sobie kolory, wam się prawdopodobnie stworzy biały albo czarny, ale i tak potem będziemy to zmieniać. Dobra, więc a propos kolorów, to w okienku kolorów, tutaj po lewej, wybierzmy sobie dwa podstawowe kolory. Czyli klikamy lewym przyciskiem myszy i wpisujemy sobie ciąg znaków, cyfr 29, 47, 99. Klikamy Enter i wybierze nam się taki jakby granatowy kolor. Ja już to wcześniej oczywiście zrobiłem, wybrałem sobie te kolory, bo testowałem ten napis, czy fajnie wygląda. Okej, a w drugim okienku wybieramy sobie kolor żółty, ja akurat użyłem FDC117. Dajemy Enter i dajemy OK i dzięki tym wybranym dwóm kolorom będzie nam się po prostu łatwiej pracowało. OK, dobra, skoro wybraliśmy już te kolory, to wypadałoby zmienić kolor tego napisu na właśnie ten żółty, czyli tutaj zmieniamy sobie, albo wpisujemy, albo wybieramy z tych świeżych, aktualnie wybranych kolorów, czy ogólnie wybieramy ten żółty, co wcześniej wybraliśmy. Oczywiście używamy do tego specjalnej czcionki, którą podam wam w opisie, jeżeli chcielibyście sobie pobrać. Ona się nazywa Pokémon Solid, więc okej. Dobra, i teraz jeszcze musimy sobie bardziej rozczłonkować te literki, żeby nam się nie mieszały, one na siebie nachodzą. Oczywiście później zrobimy, żeby na siebie nachodziły, ale teraz byłoby to raczej trudne, utrudniałoby nam pracę, więc po prostu klikamy sobie tutaj z suwakiem w górę, dopóki one nam się nie rozłączą do tego momentu, którym nie będą po prostu na siebie nachodzić. Dobra, i jeszcze Enterem sobie wyśrodkuję ten napis mniej więcej, żeby było równo i lepiej się pracowało. Dobra, teraz wchodzimy na warstwę z tekstem, klikamy prawym przyciskiem myszy, kanał alfa na zaznaczenie, zaznaczył nam się cały tekst. Teraz wybieramy zaznaczenie zmniejsz o jakieś 10. Oczywiście ja tworzę Full HD, jeżeli tworzycie większy obraz, to musicie te wartości troszkę powiększyć, jeżeli mniejszy, no to musicie troszkę zmniejszyć. Ja akurat tworzę na Full HD, więc to jest mniej więcej, myślę, że optymalny rozmiar. Dobra, zmniejszyło nam się o 10 pikseli, teraz wchodzimy w zaznaczenie odwróć, tworzymy nową przezroczystą warstwę. Teraz na tej warstwie wchodzimy edycja, wypełnię kolorem pierwszoplanowym, czyli tym granatowym, który wcześniej już wybraliśmy z puli kolorów. Dobra, i teraz zaznaczenie zmniejsz o jakieś 25. OK. I edycja wyczyść. Zaznaczenie brak. Teraz wybieramy jeszcze gumkę i usuwamy po prostu to obramowanie, które nam się zrobiło. Dobra, teraz z powrotem przechodzimy na warstwę z tekstem, klikamy prawym przyciskiem myszy kanał alfa na zaznaczenie. Zaznaczenie zmniejsz o 10. Dajemy OK. Teraz zaznaczenie odwróć, filtry, światło i cień, rzucanie cienia. I tutaj wpisujemy minus 13, Y 13, promień rozmycia 0, kolor czarny, krycie 50. Dajemy OK. Dobra, rzucił nam się taki fajny cień w środku. Zaznaczenie brak. Teraz w sumie możemy wyłączyć widoczność tła, które mieliśmy od początku. W sumie jest ono na razie niepotrzebne. Dobra, teraz klikamy prawym przyciskiem myszy na warstwie i wybieramy nowa z widoku. Wyłączamy widoczność pozostałych warstw. Ona nam po prostu wystarczy. Są to złączone wszystkie warstwy, które mieliśmy do tej pory. I właśnie dlatego też wyłączyliśmy tło. Dobra, teraz wchodzimy w ten kolor niebieski. Wybieramy sobie troszeczkę ciemniejszy. Kopiujemy jego kod. Prawy skopiuj. Dajemy OK, wchodzimy w filtry, wyświetl podobnie rzucanie cienia. Tutaj ustawiamy minus 17, przesunięcie Y 17, promień rozmycia 0, kolor. I tutaj właśnie wkleimy sobie nasz ciemny niebieski, dajemy Enter, on się tutaj wybierze, dajemy OK. Krycie oczywiście 100%, no i dajemy OK. Dobra, teraz warstwę z napisem i ścianiem łączymy w dół, czyli prawy przycisk myszy połącz w dół. Mamy teraz znowu cały czas jedną warstwę. Wybieramy narzędzie zaznaczania odręcznego. I teraz tak, zaznaczamy cały tekst, oprócz ostatniej litery, należy uważać, żeby nie zaznaczyć jej. Wchodzimy w zaznaczenie, oderwi i klikamy przycisk dodania nowej warstwy. Dzięki temu mamy już oderwaną jedną literkę Y. Teraz robimy praktycznie to samo, zaznaczamy wszystkie litery, oprócz przedostatniej. Dobra, zaznaczone. Zaznaczenie oderwi i klikamy przycisk dodania nowej warstwy. Teraz zaznaczamy wszystkie oprócz przedostatniej, czyli R. Zaznaczamy, zaznaczenie oderwi, przycisk dodania nowej warstwy. Teraz wszystkie oprócz A. Zresztą mamy tutaj podpowiedź, bo mamy tutaj takie żółte obramowanie, żółte linie pomocnicze, które wskazują nam, co jest teraz na naszej warstwie. Więc teraz mamy tylko trzy literki. Zaznaczamy i wyrywamy dwie z tych trzech, czyli zaznaczenie oderwi. I klikamy przycisk dodania nowej warstwy, zostały nam teraz tylko dwie, czyli zaznaczamy teraz tylko literkę C. OK, zaznaczona i zaznaczenie oderwi.
Dobra, teraz wszystkie literki mamy osobno. I teraz co drugą trzeba przenieść wyżej, czyli ja tutaj sobie dla pomocy uniosę je Z, R i Y. Wyłączamy sobie widoczność wszystkich warstw. I muszą być tylko właśnie ta co druga, czyli Z, R i Y. Musimy sobie je znaleźć tutaj w panelu warstw, przesuwamy je na samą górę, bo one mają być jak najwyżej, mają po prostu zakrywać tamte literki, które będą pod spodem. Włączamy sobie widoczność z powrotem tych liter. No i teraz po prostu ustawiamy sobie litery, żeby były po prostu obok siebie. To już wszystko zależy od was, jak tam sobie ustawicie. Jak widać, co druga przykrywa literkę nieparzystą, więc jest ok. Dobra, teraz łączymy sobie te wszystkie warstwy, czyli prawym przycisk myszy połącz dół i robimy ciągle to samo, aż połączą nam się wszystkie literki. Dobra. Klikamy prawym przyciskiem myszy dopasuj warstwę do wymiarów obrazu. Teraz narzędziem przekształcania po prostu zaznaczamy, robimy takie obramowanie jakby tego. Należy pamiętać, żeby robić to w miarę równo i w miarę blisko napisu, znaczy blisko. Tak jak ja tutaj mniej więcej robię, tak też sobie zróbcie. Stawiamy tutaj jeszcze jedną kropkę na dole, na środku mniej więcej i łączymy ze sobą to obramowanie. Dobra, czekamy aż wszystko się poobliczy i przekształci. I teraz o bardzo malutko tą lewą dolną kropkę przeciągamy w dół. Naprawdę o bardzo mało. Dobra, i teraz to samo robimy z prawą kropką. Należy pamiętać, żeby nie przesadzić, bo to narzędzie bardzo często lubi się bugować. No i wtedy już nic nie poradzimy, będziemy musieli robić to od nowa. Dobra, i teraz tą dolną kropkę o bardzo mało do góry. Ok, teraz znowu o bardzo małą odległość do góry. I znowu o zaledwie kilka pikseli do góry. I jeszcze troszeczkę. Czynność tę powtarzamy do momentu, aż napis będzie troszkę zaokrąglony i będzie nam to po prostu odpowiadało. Ok, zaokrąglenie mi pasuje, więc wciskamy teraz Enter i akceptujemy to przekształcenie. Jak widać, tu na dole coś się zbugowało, więc po prostu to sobie usunę. Takie rzeczy zdarzają się często przy tym narzędziu. No ale napis jest w miarę zaokrąglony ładnie i nie zniekształci się on tak paskudnie. W sensie się nie zbugował przy tym narzędziu, więc też należy na to uważać. No i wydaje mi się, że chyba to tyle. Jeszcze sobie przyniosę mniej więcej na środek ten napis. Myślę, że w prezentacji dodam jakieś fajne tło, żeby pasowało. Ale i tak poradnik wyszedł długi, więc myślę, że to już koniec. No i tak się prezentuje mój napis. Nie jest on może idealnie odwzorowany, bo ten pokemonowy napis jest bardziej taki ostry. Tutaj jest jednak troszkę więcej zaokrąglonych rogów, ale myślę, że i tak napis wygląda dość efektownie i fajnie. No i ode mnie to chyba wszystko. Zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco, zostawienia łapki w górę, jeżeli materiał ci się spodobał. No, trzymajcie się, siemano!